Przyjemne określenia ma. Ja zawsze chętnie robię dla kobiet i wyłącznie zostanę, prawda, tym szewcem damskim. No i cieszę się, że w ogóle mam do czynienia z niebezpieczeństwem. Zaufanie od stóp do głów. Żeby ostrzyc czy uczesać, to trzeba mieć jakąś wyobraźnię. Tylko kobieta mogła mi wzbudzić wyobraźnię. Jak mężczyźnie jakoś nie mogę zobaczyć kompletnie jakiegoś efektu, który by mnie zainteresował. No, nie mówię o jakichś sportowcach czy coś w tym sensie, ale w normalnym mężczyźnie to ja nic nie widzę. W tej chwili bardzo dużo pań nosi długie włosy. Twierdzi się, że to jest dziewczęce i tak dalej. To jest nieprawda. Kobieta się musi postarzyć tym uczesaniem. My w Szwecji prawie wszystkie kobiety są ostrzeżone. Ja na temat kobiet nie mogę nic powiedzieć, bo już jestem żonaty 34 lata. To była w ten czas bardzo kiepska sytuacja, kiedy ja się żeniłem. Obrączka pożyczona, a ja w ogóle wcale. Dziś wyjątkowo każdy się stara, żeby tą obrączkę miał. Jak przychodzi młoda para, daje się wzory. Dany osobnik, czyli narzeczony, chce gładkie. A jej się podoba grawerowane czy cyzlerowane, więc ona go tak przerobi, że on zamówi to, co ona chce. Nasz kwiatek dla Ewy. Kronika przyłącza się do hasła Ekspresu. Przy marcowym święcie przyjmijcie chociaż z ekranu skromny bukiet i mnóstwo najczulszych życzeń. To dla Was, bez których świat byłby bardzo smutny. I dla Was, które dobrze znacie cenę mądrego macierzyństwa. I dla Was, małe, wesołe panny. Możemy się założyć, że ten produkt zainteresuje wszystkie panie domu. Fabryka w Rzeszowie sprawiła kobietom piękny prezent. Polski uniwersalny odkurzacz. Bardzo wykształcona maszynka nie tylko zbiera kurz, ale wykonuje jeszcze 8 innych czynności. Jest tak cichobieżny, że klienci nie zawsze chcą go kupić. No bo i cóż to za maszyna, która nie warczy? Gamma 2 jest lekki, elegancki i bardzo twarzowy. W pewnych momentach życia może nawet zastąpić żonę przy skrapianiu koszul. Odkurzacze są już w sklepach, ale nie pytajcie o suszarkę i skraplacz. Niewycenione. Może Państwowa Komisja Cen zdąży na następny Dzień Kobiet. To sprawy zasadnicze, wzruszenie ściska mi krtań. Kilka skromnych życzeń w dniu święta pani. Życzę pani, proszę pani, żeby w pani zakochani byli wszyscy platonicznie, a ja nie. Życzę pani, żeby panią chciał opętać jakiś anioł, by doradził pani wybrać właśnie mnie. Życzę pani, proszę pani, by ten jeden, ten wybrany całe życie najróżniejszych wbród miał dóbr. By kochany był przez panią, by nie musiał tęsknić za nią, by był piękny oraz silny jako żubr. Życzę pani, proszę pani, by wytruła pani drani, którzy łażą wciąż za panią tu i tam. Życzę pani, by za panią nie łazili, bo mnie ranią. Jeśli chodzi o łażenie, to ja sam. Życzę pani, proszę pani, byśmy byli uczęszczani przez szeregi pozytywnych zdarzeń i życzyłbym nam moc radości, zdrowia, szczęścia, pomyślności, duża buźka, aby nam się na to cykł. Życzę sobie, proszę pani, kłopocików, ani żadnych trosk, nie życzę sobie, ani klęsk. Życzę sobie na śniadanie dwa jajeczka, ryż w śmietanie, a na obiad życzę sobie, bym coś zniósł. Życzę pani, proszę pani, by wytruła pani drani, którzy łażą wciąż za panią tu i tam. Życzę pani, by za panią nie łazili, bo mnie ranią, jeśli chodzi o łażenie, to ja sam, zupełnie sam, zupełnie sam, zupełnie sam, zupełnie sam, zupełnie sam. Wśród tych, którzy lubią ubierać się sportowo, spółdzielnia Astra ma już wyrobioną markę. Co nowego w tym sezonie? Myśliwi i wędkarze w pełni usatysfakcjonowani. Tak można się pokazać nawet na walnym zebraniu klubu Haczyk i Fuzja. Bogaty wybór strojów narciarskich, czyli murowane sukcesy w Zakopanem na Krupówkach. Najbardziej podobały nam się pikowane wiatrówki i spodnie z elastycznej tkaniny. A na bal? W
tegorocznym karnawale nie można przejść obojętnie obok sklepu Jabloneksu. Każda kreacja balowa nabiera blasku dopiero dzięki czeskiej biżuterii. Za kilkaset złotych można obsypać ukochaną perłami i diamentami. To, co sztuczne, nieraz świeci piękniej od prawdziwego, a na pewno bardziej zwraca uwagę. A więc nareszcie! Nie mamy tego, nie mamy owego, ale mamy Miss Polonię. Konkurencja była silna. Najpiękniejsze uda, biodra i biusty defilują przed komisją kierowaną przez wytrawnego fachowca Tymoteusza Ortyma. Tym razem publiczność była obiektywna. Zbliża się rozstrzygnięcie. Tak, to właśnie ona. Kaszubka Alicja Bobrowska, lat 21, będzie na całym świecie godnym reprezentantem uroków Polski Ludowej. Stanęliśmy w rzędzie państw cywilizowanych. Wydaje się, że w tej dziedzinie mamy zupełnie niezłe szanse. Jeszcze jedno patriotyczne święto. Wybory Miss Polonii. Oczy całego narodu zawisły na tych biodrach i biustach. Od Bałtyku aż po Tatry trwają gorączkowe, twórcze przygotowania. Najwybitniejsi artyści modelują sylwetkę idealnej Polki. A naród wciąż pozostaje w dręczącej niepewności. I wreszcie nadeszła godzina rozstrzygnięć. Oto ludzie, którym z całym zaufaniem powierzyliśmy decyzję. A oto najpiękniejsze Polki. 8 brunetek i 2 blondynki. Ocena jury zaczyna się jak zwykle od nóg. Jedna z faworytek, Miss Warszawy. Miss Rzeszowa. Miss Łodzi. Miss Pomorza. Tego, co już odsłonił kostium, nie ukryje nawet najdłuższa suknia. Decyzja zapadła. Miss Warszawy, Zuzanna Cembrowska, będzie reprezentować nasz mały, lecz bohaterski kraj w wyborach Miss Uniwersum. Jutro dowie się o tym cały świat. Tytuły wicemis przypadły przedstawicielkom Łodzi i Krakowa. I jeszcze jeden dobry pomysł z miasta Łodzi. Tysiące kobiet zatrudnia tu przemysł włókienniczy. Praca przy wrzecionach niszczy cerę, powoduje zniekształcenie palców i nóg. Co innego, gdy ma się pod ręką masażystkę i kosmetyczkę. Większość robotnic z zakładów imienia Obrońców Warszawy dopiero tutaj poznała zasady racjonalnej pielęgnacji zdrowia i urody. W otwartym przy fabryce gabinecie kosmetycznym ceny są niskie, a wyniki olśniewające. Dla takich żon mężowie też zaczną wracać wcześniej do domu. Któż to powiedział, że kobieta po wyjściu z pracy musi być czupiradłem? Główna hala produkcyjna gorzowskiego Stilonu. Fabryka, gdzie już przed 14 laty narodziło się polskie sztuczne włókno, zanim jeszcze mogliśmy kupować zagraniczne licencje. Dziś pracują tu importowane maszyny brytyjskie, obok własnych z Łodzi i Bydgoszczy. Precyzyjna produkcja wymaga ścisłej kontroli technicznej. 13 tysięcy ton Stilonu rocznie to warte blisko 2 miliardy złotych. Fabryka ma na etatach dwie urzędowe manikiurzystki. W niektórych działach obowiązkowa pielęgnacja rąk. W minionym kwartale